Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wspólnie stworzymy donicę z cementu. Tak będzie wyglądała nasza donica. No powiedzmy, że tak. Do zrobienia jej potrzebujemy cement, wodę, doniczkę, woreczek foliowy i stary ręcznik. Oczywiście te doniczki można postawić na balkonie, w ogrodzie, a również stworzyć z nich stroiki na zbliżające się święto zmarłych. Przesypujemy nasz cement do osobnej misy. Przesypujemy. Oczywiście może to być miska, wiadro, cokolwiek, w czym wymieszamy. Dolewamy wody. Musimy patrzeć, żeby nasz cement nie miał zbyt rzadkiej konsystencji, ani zbyt gęstej. Mieszamy wszystko. Konsystencja naszego cementu nie może być za rzadka, ani zbyt gęsta. Mieszamy cement. Staramy się, aby nie było grudek. Następnie bierzemy naszą doniczkę. Owijamy ją woreczkiem foliowym ze względu na to, żeby później było nam lepiej wyciągnąć ją z naszej doniczki. Nakładamy doniczkę na coś, gdzie będzie mógł nasz ręcznik wisieć. Ręcznik wkładamy do cementu i calutki. Trzeba pamiętać, by nasz cement jak najlepsze by było, gdyby miał konsystencję ciasta na naleśniki. Wtedy nasz ręcznik jeszcze lepiej wchłonie cement. Czekamy chwileczkę, aż troszkę skapie. Następnie przekładamy go na naszą doniczkę, którą powiesiliśmy na czymś wysokim, aby móc uformować doniczkę. Gdy już ułożymy nasz ręcznik na doniczce, czekamy około 2 dni, aż to nam dobrze zastygnie. Następnie będzie już gotowy do zrobienia stroików, który zrobimy za chwilkę.